Drodzy widzowie, zabieramy was dzisiaj na nietypową podróż. Jedziemy z moim szefem Kiranem. Ta-dam! Cześć! Jedziemy odebrać ryby słonowodne. Jest bardzo duża dostawa. Dobra, jedziemy! The bankies. There we go, hello! Okej, dojechaliśmy. Kiran właśnie zabrał jakieś rzeczy. Kiran jest tu. I tutaj mamy cały tył wolny na nasze rzeczy. Dobra, idziemy zobaczyć. Tutaj wejście. Oczywiście pada. Idziemy. Welcome in Seahorse, Dublin. Zobaczcie, jaki śmieszny ornament jest w kształcie czaszki z pistoletem w ogóle. Zobaczcie, jaki piękny purple tank. Piękny. Teraz wam pokażę coś, co jest najpiękniejsze w tym sklepie. Zobaczcie, Sawidzie. Wow. Ogromne akwarium. Jakie piękne korale. Wow. Mania jak rafa koralowa. Jakie to jest ogromne, nie? Wow. Ja, ile kseni mają. Mój ulubiony koral, bardzo prosty. Rozrasta się bardzo szybko. I pięknie wygląda, jak faluje. Wow, jestem naprawdę pod wrażeniem. Jak moja fryzura. Pod wrażeniem jestem. Okej, jedziemy po nasze rybki. Wzięliśmy vana seahorse'owego. Pożyczyli, chłopacy nam pożyczyli. Kieran prowadzi, trochę się stresuje. Stressed a little bit. We're the next sex of all. Tak wygląda Dublin. Fajny, co nie? Dobra, dojeżdżamy. Lotnisko. Lotnisko Dublin. Cargo. Ryanair tam jest. Już niedaleko. Dublin Airport. We're here to collect our biggest ever shipment for Seahorse Aquariums. 80 boxes of fish. Just coming in on the plane. Tutaj miałem okazję poznać założyciela i właściciela firmy w jednej osobie, czyli Kilana. Okazał się bardzo miłą osobą z ogromną wiedzą na temat, jak żeby inaczej, seahorse'ów, czyli koników morskich. Tutaj taka ciekawostka. Niedawno ukazał się dokument na Netflixie Seahorse Man, opowiadający o jego bardzo skomplikowaną
drogę do zostania ekspertem z dziedziny koników morskich. Swoją drogą są one bardzo ciężkie w hodowli i wymagają bardzo dużo opieki. Okej, wany prawie zapakowane pod korek i możemy wracać do Galway. Do zobaczenia, Dublin! Jesteśmy pod pracą, mam dzisiaj wolne, ale wczoraj już za późno wróciliśmy do Galway i zabrało nam bardzo dużo czasu aklimatyzacja ryb i nawet nic nie nagrywałem, bo już byłem tak zmęczony. Ja zostałem w ogóle do 11, po 11, a Kieran siedział jeszcze w pracy do 2, aklimatyzując ryby. Strasznie dużo pracy było. Mieliśmy 17 boksów. No dobra, teraz szybko wam pokażę, co przyjechało. Już jest następny dzień. Chodźcie. Kieran pracuje. Nie przeszkadzamy mu. Zobaczcie, jakie piękne ryby przyjechały. Jakie piękne koperbandy. Okay, zobaczcie, blue chromisy. Zobaczcie, ile ich jest. Ja pamiętam, jak je wczoraj wrzucałem właśnie do pudełka. Tutaj sand sifting gobies, czyli takie, które przekopują piasek. Zobaczcie, jak one jedzą tak śmiesznie. Widzicie, jak wypluwają piasek? O, właśnie wzięła i przeżuwa tak jakby ten piasek. Stąd bierze pokarm. Bardzo ciekawa ryba. Zobaczcie, ta jest bardzo fajna. Chyba będzie jedną z moich ulubionych. To są wrasy. Nie wiem, jak po polsku to jest. O, i tam są long nose. Tak mi się wydaje, że to jest te żółte takie z tym nosem. Piękne ryby. Kieran, hello. Hello. Zobaczcie, jaki piękny ten węgorz, eel. Kieran mówi, że w ogóle wyśle mi filmik, jak wylądował w ogóle na podłodze tutaj. On mówi, że jakoś wyskoczył z akwarium. Tutaj zrobiliśmy mu taki cover. Nie wiem, czy widać. Tutaj zamknięcie, tam nawet daliśmy watę, żeby się nie wydostał. On i tak się jakoś wydostał, jest tutaj w tym akwarium. Kieran mówi, że go zostawi. Zobaczcie, jakie to jest piękne zwierzę. Tutaj w tym mamy pełno krewetek, pełno ślimaków. Kolejne piękne rybki. Bye! See you! You too! O właśnie, tam jest jeszcze ciekawa rybka. To jest lionfish. Też nie wiem, jak po polsku jest. Widzicie, ona ma takie kolce, które po prostu parzą i są trujące. Trzeba uważać, jak ją w ogóle się łapie. Ja ją nie dotykałem. No a tutaj są starfishe, nie? Czyli rozgwiazdy. Patrzcie, jakie piękne kolory, jak się śmiesznie trzymają. Piękny niebieski kolor. Piękne zwierzęta. Tutaj są różne urchins. Jak to będzie po polsku? Też nie wiem, jaka nazwa będzie po polsku. Ale to też zaraz podam. I one też są jadowite. O, te, szczególnie te czarne z tymi takimi spajkami, czyli takimi kolcami. To też nie dotykałem się ich.